Dzień dobry, tutaj Nagrody Filmowe TV, ja jestem Alan. Dzisiaj jest ze mną po raz pierwszy Mateusz. Dzień dobry. I dzisiaj będziemy omawiać najnowszy film Woody'ego Allena, czyli Rifkin's Festival. No i żeby zrobić jakiś wstęp, to myślę, że warto powiedzieć parę słów o panu Woody'im Allenie, bo jest to bez żadnych wątpliwości jeden z najbardziej znanych reżyserów na świecie, jeden z najbardziej charakterystycznych reżyserów. Trzaska te swoje filmy co rok. No, trzaskał do tej pory, no bo wiadomo, teraz ciężko jest mu je robić. I no, najpierw może chciał zadać pytanie, jakie są twoje ulubione filmy Woody'ego Allena? No wiesz co, ciężko wybrać ulubiony, jak się obejrzało ponad 40 filmów, nie? To tak wybrać powiedzmy top 3 to jest kurczę naprawdę ciężkie. Na pewno moim ulubionym jest Purpurowa róża z Kairu. Ten film jakoś, jak go obejrzałem, to ponownie się zakochałem w kinie, mówiąc szczerze. Rzeczywiście to jest film, który pokazuje prawdziwą miłość do kina, stworzoną przez prawdziwego kinofila. I po prostu z miłości do tej sztuki. Drugim takim filmem, który bym wymienił, to chyba Manhattan. Jeden z wcześniejszych jego tam filmów, tam nie wiem, lata bodaj 70. No chyba. Tak, coś takiego. Jakoś tak. No i w tym filmie widać wielką miłość z kolei do miasta Nowego Jorku. Woody'ego Allena, Woody Allen w zasadzie całe życie tam spędził. To miasto zna w zasadzie każdą ulicę, każdy zakamarek tego miasta i widać w nim wielką pasję do tego miasta. Ta sekwencja otwierająca, w której właśnie pokazywane są takie najsłynniejsze punkty na mapie Nowego Jorku i przy dźwiękach Błękitnej Rapsodii, to akurat tutaj mogę ze swojego podwórka muzycznego przytoczyć fragment. Także sola klarnetowego z Błękitnej Rapsodii George'a Gershwina. A trzecim filmem to bym musiał się zastanowić trochę, czy chyba bym obstawił taki film z lat 90. Wszyscy mówią kocham cię. No tak. To jest... Tak, tak. To jest właśnie, strasznie mi się skojarzyło z kinem Godarda, gdzie właśnie ta taka zabawa materią filmową jest bardzo widoczna. Allen w zasadzie tutaj nie ma żadnych hamulców, bawi się kinem jak chce. Wszystkie te które ma zabawki możliwe do użycia, to je używa i nimi się bawi. Także te trzy filmy bym wymienił chyba jako takie swoje ulubione. To teraz ja tutaj się wypowiedział, ja sobie otworzyłem na Filmwebie właśnie, żeby na pewno nie zapomnieć nic. I właśnie ja... ty też mam otwartą tutaj zakładkę. No właśnie widziałem, że tam spoglądasz, to mówię, kurde, też wezmę, bo czegoś nie powiem i będę potem żałował. Ale no właśnie już widzę, co bym pominął. No to dla mnie chyba najlepszym filmem, ty mówisz o początkach, ja przejdę do tych najnowszych Allenów, czyli Blue Jasmine. To mi bardzo siadło, to jest po prostu kawał świetnego scenariusza, są prawdziwe, tak, ale tak, nowe tak. Dialogi, a role Kate Blanchett i Sally Hawkins to jest po prostu wisienka na torcie, cudowny film to jest dla mnie. Na drugim miejscu chyba postawił Jej wysokość Afrodytę, no bo to też właśnie mi się bardzo scenariusz to podobał, no i drugoplanowa rola Miry Sorvino, za którą dostała swojego pierwszego i ostatniego Oscara w karierze. I chyba trzeci to też Vicky Cristina Barcelona, czyli następny Oscarowy film Allena, no bo to był Oscar za drugoplanową rolę Penelope Cruz, tak, tak. Scenariusz, bardzo zasłużony Oscar. I no co mam powiedzieć, klimat Barcelony, jaki jest w tym filmie, to jest coś przepięknego. No i właśnie ta rola Penelope Cruz to jest jeden z no, chyba... majstersztyk, fantastyczna. Tak, to jest chyba jeden z moich ulubionych Oscarów, aktorek drugoplanowych w tym wieku. Także no, ja też nie po prostu dużo filmów, ale na nie widziałem, no bo ty mówisz 40, ja tu odfiltrowałem no, 23 nawet tylko. Ponad 40. No właśnie, także ja tylko pół z tych, co ty widziałeś, ja mam tutaj dużo do nadrobienia jeszcze. Polecam te wcześniejsze, bo one rzeczywiście,
To są trochę inne Aleny niż te późniejsze, bo w tych późniejszych już czuć troszkę taką, powiedzmy, że tak się wyrażę, starczą rękę, nie? Że to już takie jest po prostu... Widać, że to jest nakręcone przez starego człowieka, który już może nie do końca czuje współczesność, tak? A te wcześniejsze filmy tętnią życiem, tętnią właśnie energią i bardzo zawsze ciekawym pomysłem. Ja muszę Purpurową Różę obejrzeć w takim razie, jak ty już twój. To bardzo polecam. To w najbliższych dniach będzie oglądana Purpurowa Róża, tak obiecuję na YouTubie. Masz mnie rozliczyć z tego. Trzymam za słowo. No dobra, no to jeszcze drugie pytanie, które bym chciał ci zadać, to jak ty oceniasz filmografię Woody'ego Allena z tych ostatnich kilku lat, powiedzmy, że z ostatniej dekady, bo większość osób się wypowiada bardzo krytycznie na jej temat, a ja akurat jestem po tej drugiej stronie, bo mi się podoba, chociaż no wiadomo, tam jest sporo takich, no, filmów pokroju Wonder Wheel, czy tego z Joaquinem Phoenixem, które są strasznie nijakie i się tego nie chce oglądać, ale no jednak jest właśnie ta Blue Jasmine, jest Śmietanka towarzyska, która też ma świetny klimat i ja bardzo lubię. Jak ty byś się wypowiedział na ten temat? Znaczy, ja mam tak z tymi nowymi filmami, że mimo, że wiem, czego się spodziewać, bo one są bardzo powtarzalne, tak no. Naprawdę kręcą się wokół jednego tematu, w zasadzie mają tę samą postać w głównej roli, takiego neurotycznego, w zasadzie alter ego samego Woody'ego Allena. No i, ale mam zawsze coś takiego, że jednak czekam na te filmy, że Allen zawsze potrafi zaskakiwać w taki sposób, że być może cały film jako całość nie jest aż tak udany, ale posiada film jedną jakąś konkretną scenę z jakimś takim totalnie dziwnym pomysłem, z jakimś takim przebłyskiem, że właśnie dla takich scen lubię i czekam na te nowe filmy Allena. No ja też właśnie bardzo lubię, bo nawet w tych takich najsłabszych to jest ten taki klimat tych alenowskich dialogów. Zazwyczaj one się dzieją w jakimś specyficznym miejscu. No to fajnie, że se przycisku nie było. Dzięki no właśnie za... Nie było słychać przez chwilę. Dzięki za ten, że pokazałeś, bo ja bym gadał cały czas. Nie, bo właśnie mówiłem, że z tych filmów to nawet jak są one słabe, to czuć ten alenowski klimat. Są te specyficzne dialogi i one zazwyczaj się dzieją w jakimś jednym mieście i on zawsze potrafi z tego miasta wycisnąć wszystkie soki i je pokazać w tak ładny sposób, że chce się tam po prostu pojechać zaraz po obejrzeniu tego filmu. No tak jest przy tym, przy Rifkin's Festival, prawda? Dokładnie, ja w ogóle zapragnąłem pojechać na ten festiwal. Ja też. Już zbieram pieniądze i w przyszłym roku jadę. Ja tam obejrzał chętnie ten film, który tam Louis Garrel nakręcił, wokół którego ta cała afera jest w tym filmie. Z bardzo aktualnym tematem, tak? Społecznym i w ogóle. Idealny dla Akademii do nominowania za najlepszy film anglojęzyczny. Tak. Mimo, że go nie obejrzą, to go nominują. Dokładnie, no tak jak robią co roku zresztą. No, ja nie, jak tam Better Days się dostał, dalej nie wiemy. Nie wiemy, Znaczy, ja już wyparłem ten film z pamięci, wolę o nim nie pamiętać. Ja też. No to właśnie dlatego trzeba przyjść do Rifkin's Festival. Dokładnie. Jakby to zacząć, czy my mieliśmy w ogóle jakiekolwiek oczekiwania do tego filmu? No bo nawet obsada była biedna, patrząc na te poprzednie jego filmy, więc... To bardziej jako taka ciekawostka na to czekałem, no bo jednak Woody Allen, ale no jednak to wygląda na taki inny film niż te jego poprzednie. Ja czekałem z tego względu, że też bardzo lubię filmy o festiwalach filmowych i one mi też dużo wspomnień generują właśnie z takich podobnych wydarzeń i po prostu czekałem dlatego, żeby zobaczyć kolejny jakby festiwal filmowy na ekranie, bo tych filmów jest rzeczywiście trochę o festiwalach filmowych. I też o branży i o tych kuluarach, kulisach. Ja też właśnie, ja bardzo lubię, jak są jakieś filmy o filmach. Jak właśnie rozmawiałem o filmach, to tam gdzieś jest jeden z ważniejszych tematów. Także też mi się bardzo... Jak tylko usłyszałem w tamtym roku, że będzie właśnie film Woody'ego Allena, który będzie się działał na festiwalu filmowym, to miałem takie, o, to jest bardzo fajny pomysł, to jest gdzieś, gdzie Woody może się wyszaleć, no bo pewnie zna też te rejony.
I no udało mu się, bo to jest, ty napisałeś na filmie, że to jest według ciebie chyba najlepszy Allen od, w ciągu ostatnich kilku lat i no... Tak, ja bym nawet powiedział, że od Blue Jasmine to jest najlepszy Woody Allen. No, ja bym mógł się zgodzić, ale mi się bardzo podobał Deszczowy Dzień w Nowym Jorku, chociaż to są bardzo podobne filmy, także... Znaczy, ja szczerze nie cierpię tego filmu i bardzo się od niego odbiłem, ale w sumie cieszyłem się, że obejrzałem go w kinie, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych z tego co się orientuję, to jeszcze nie mieli przyjemności obejrzeć go na dużym ekranie, bo po prostu nie doczekał się dystrybucji. No już chyba się nie doczeka, już chyba poprawia. No raczej już nie i to jest bardzo smutne, bo to jednak Woody Allen no to jest taki filmowiec tak zwanego kanonu, tak? Więc jeśli jego film nie pojawia się w dystrybucji tam w zasadzie, gdzie mieszka, tak? Gdzie się urodził, no to jest bardzo przykre. Tak jak był u nas Roman Polański. Filmy Romana Polańskiego nie pojawiały się w dystrybucji, no to jest naprawdę smutne. Tak, także chociaż taki jest plus mieszkania w Polsce, że mamy filmy Woody'ego Allena na dużym ekranie. Tak, i co ciekawe, właśnie ten poprzedni film to w ogóle chyba premiera światowa była w Polsce, z tego A co pamiętam. To możliwe całkiem, tak, no bo on nigdzie nie wychodził, bo on był w Limbo tak, i kino na żadnym, na żadnym festiwalu nie było chyba tego filmu też. No, i się okazało, że w Polsce był pierwszy pokaz. Także ekskluzywnie u nas było. Tak, tak. No dobra, no to o czym opowiada Rifkin's Festival, no to powiedziałem, no to się dzieje właśnie na festiwalu filmowym w San Sebastian, jest nasz główny bohater, czyli ten tytułowy Rifkin, no i on jest takim starym dziadem, boomerem, co tam przy każdej rozmowie narzeka, że teraz to kino to jest nie tak, kiedyś to było Fellini. Kiedyś to było, tak. To Bergman, tak, Fellini, Trifor. Claude Lelouch, Godard i cała spółka. Tak, no i to jest właśnie taki dziad, który tam chodzi po tym festiwalu i jęczy na wszystko i mu się nic nie podoba. A jego żona tam poleciała jako, no bo do pracy, bo ona tam się zajmuje, nie wiem... PR-em, jest tak, przedstawiony od reklamy i od kontaktu z mediami. No tak. Właśnie, bo ona tam się zajmuje wywiadami, takiego najsłynniejszego reżysera, który pokazuje swój nowy film właśnie na tym festiwalu. Którego gra Louis Garrel. Tak, to jest chyba, nie no, jeszcze Waltz jest. No to są jedynie takich dwóch znanych aktorów, jakich zobaczycie w tym filmie. I no właśnie ta jego żona to, no nasz główny bohater podejrzewa, że go zdradza z tym reżyserem, a jemu wpada przy okazji w oko młoda lekarka, bo on tam ma bóle w klatce piersiowej, więc idzie się spotkać i kurde, ładna, lubi kino, the best, to trzeba się i później go nagle go później wszystko boli, już wymyśla takie rzeczy, tylko żeby po prostu pójść do tego lekarza, się zbadać i się spotkać z tą lekarką. Tak, także też fabularnie nawet to jest podobny film do poprzedniego, czyli do Deszczowego Dnia w Nowym Jorku, no bo tam też był właśnie ten Chalamet, który podejrzewał, że Elle Fanning go zdradza z tym reżyserem, a on poznał sobie Selenę Gomez i on z nią tam sobie chodzi po tym Nowym Jorku. No to tu mamy bardzo podobną fabułę. I no... No i co mówię, co można... Ja od czego można zacząć omawianie tego filmu? To jest bardzo przyjemny, ale nowy film po prostu. Tak, to jest dobry film i to jest... Nie lubię tego słowa, bo ono jest bardzo często używane w dosyć takim... w złym kontekście, ale jest samoświadomy, tak, że wie, że się bawi kinem, wie, eksponuje swoją właśnie miłość jakby do tej sztuki i też mnóstwo pojawia się cytatów z innych filmów, takich wprost nawet powiedzianych Woody Allen przed sceną właśnie, którego danego filmu cytuje, to pokazuje wręcz autora, czy to na przykład przeglądają album Bergmana, i akurat się pojawia nawiązanie do persony, czy tam do tam, gdzie rosną poziomki. No i właśnie czuć taki trochę hołd złożony materii filmowej, czy kinu jako sztuce. No i to było właśnie bardzo przyjemne jakby wychwytywanie tych wszystkich cytatów, nawiązań
I to było no, przyjemne po prostu doświadczenie filmowe, jako kinofilskie, ale też jako po prostu zwykłego, tradycyjnego filmu, który rzeczywiście prezentował wysoki poziom. No bo to warto wspomnieć, to się wszystko dzieje w snach. To on jakby się przenosi do tych filmów, o których tam wcześniej słyszymy. On tam jest i u Felliniego, u Bergmana i tam jeszcze w innych rzeczach. Ja to tam nie wychwyciłem połowy, bo... Znaczy, ja sobie odnotowałem, że tutaj było 9 filmów. I jak coś to mogę wymienić, te, które ja wychwyciłem, bo być może było jeszcze więcej. Ale tak, wymieniać? Tak. Proszę. No to tak, to był na samym początku był Obywatel Kane, później był 8,5 Felliniego, następnie Woody Allen trochę taki... hołd kinu francuskiemu złożył i 3 filmy francuskie zacytował, czyli Gilles i Jim Truffaut, Kobiety i mężczyznę Claude'a Lelouch'a i Do utraty tchu Godarda. No następnie przeszedł do cytowania Bergmana, czyli Persony, tam gdzie rosną poziomki. I przedostatni cytat bardzo mi się podobał, bo był jakby parodią Anioła Zagłady Buñuela, gdzie podczas wieczerzy czy tam kolacji, goście orientują się, że nie mogą w ogóle opuścić budynku, że coś, jakaś siła ich blokuje, że nie mogą opuścić mieszkania. I to rzeczywiście Allenowi udało się bardzo dobrze, ten pastisz tej sceny. No i ostatnia nawiązanie, 7 pieczęć, to oczywiste nawiązanie, gra w szachy. I z tych, co mi się udało wychwycić, to tyle. 9 filmów. No i tam w tym ostatnim, przy 7 pieczęci, to trzeba wspomnieć, że jest cudowne cameo Christopha Waltza jako śmierci. Tak. To było piękne. Bardzo zabawne. W ogóle się tego nie spodziewałem, że on się tam pojawi i się pojawił. Ja to w ogóle zapomniałem, jak oglądałem ten film, że on tam miał się pojawić, no bo on już się kończył, a tego Waltza nie było. Ja jakoś mi to z głowy wypadło i w końcu się pojawił na te ostatnie 10 minut i... No bardzo i pozamiatał. Pomysłowe, tak, i pozamiatał. Dał dobre porady głównemu bohaterowi. Pięknie. To ja bym chciał zwrócić uwagę na taką rzecz, która mi się podobała w tym filmie, bo ja się tego nie spodziewałem. To znaczy, ja myślałem, no bo Allen to już jest stary dziad, to ja myślałem, że on stanie właśnie po stronie tego, że kurde, kiedyś to było kino, teraz to kina nie było, a to właśnie jest... To nie jest tak, ten... Nasz główny bohater, to on pod koniec właśnie orientuje się, że kurde, a może ja takim jestem snobem, takim nieprzyjemnym dla ludzi, bo ja tam gadam o jakichś filmach pakistańskich, co mam 5 ocen na Letterboxie i ludzie mnie nie chcą słuchać, nie? Dlatego to mi się bardzo podobało, że właśnie, bo są tacy ludzie, którzy... No na przykład ja, tak? Nie, no i siedzimy, rozmawiamy sobie o Woody Malenie, jest pięknie, a niektórzy... Ale ty, też ci wymieniłem jak typowy snob 9 filmów, do których się, wiesz, odnosił. Ja to chyba rozpoznałem 4 tylko albo 5, także cieszę się, że tutaj oświeciłeś mnie, bo właśnie mnie zastanawiało, o co chodziło z tym, że oni nie mogli wyjść z tego pokoju. Co to? No, to właśnie koncept Buñuela i z Anioła Zagłady. To jest świetny film, to ci bardzo polecam, bo to no, klasyka, nie? Żelazny taki film, no, który trzeba oglądać, tak? Bo to jest taki kanon. To jeszcze co tutaj bym mógł wspomnieć o tym filmie, ale na nowym, to co powiedziałem już wcześniej, że bardzo pięknie przedstawia San Sebastian. Jakie to jest piękne miasto, ja chcę się tam wybrać. Wspaniałe widoki, no ale to już, tak jak też wspomniałem, to jest u Allena bardzo częste, że te miasta są jednym z bohaterów filmu i tam bardzo ładne zdjęcia są, estetyczne. No i też tu zabawa z tymi zdjęciami, nie? No bo tu się zmieniają formaty, dużo jest czerni i bieli. Że jak Tomek oglądasz ten film, to możesz obejrzeć tego nowego Allena, ci mówię, to ci się spodoba. I no, jeszcze obsada właśnie. Ja mówiłem, że tu nie ma poza Waltzem i Garelem jakiegoś dużego nazwiska, a też bardzo mnie to pozytywnie zaskoczyła ta obsada, szczególnie Wallace Shawn w roli głównej. To jest świetna rola.
i czapki z głów dla niego, ale cała obsada drugoplanowa naprawdę na plus, nawet tych, których nazwiska nie pamiętam. Ja bym właśnie wymienił tę postać lekarki, bo to też jest dosyć znana aktorka Elena Anaya. Ona grała w dwóch filmach tego Pedro Almodovara. Świetną rolę zagrała w Porozmawiaj z nią, z tego co pamiętam. Ona mi właśnie zapadła w tym filmie bardzo w pamięci. No to nie skojarzyłem w ogóle. A w jakim innym filmie Almodovara jeszcze grała? Skóra, w której żyje, bodaj. Tak mi się wydaje. Nie, to jakoś nie zauważyłem tego. A jak ci humor się podobał w tym filmie? Bo ja uważam, że też Woody'emu całkiem fajnie wyszedł i przyjemnie się to oglądało i naprawdę potrafił ten film rozśmieszyć. A to już mu rzadko wychodzi teraz, Tak, tak, tak. więc. Właśnie ja się bardziej śmiałem z tych nawiązań filmowych wszystkich. To mi największą radość sprawiało. Właśnie, czy wyśmiewanie tego konceptu Buñuela, czy no, wyśmiewanie, to pastiszowanie bardziej, takiego bardziej słowa użyję. No to taka właśnie zabawa, nie? I właśnie z tej zabawy czerpałem największą przyjemność, radość i też uśmiech. Mnie ta pierwsza rozśmieszyła z tymi sankami i z obywatela Tak, Kane'a. tak, tak. Szczególnie, że wiadomo, co się stało w ostatnich dniach, czyli Paddington 2 pobił obywatela Kane'a na Rotten Tomatoes, to jest piękna rzecz. To a propos tego Paddingtona też muszę nadrobić, bo ani pierwszy, ani drugi nie widziałem. Także Jezu. przyznaję się, ale obejrzę, bo jak to najlepszy film wszechczasu, no to trzeba obejrzeć. Powtarzałem wczoraj Paddingtona 2, ja mogę się podpisać, bo bez Najlepszy film nerwów. wszechczasu. Oczywiście, nie ma żadnych wątpliwości. No tam zresztą jest za mną, widzisz, on misiu mnie pobije, jak Jest, pomijam jest, jest. misy. Więc ja tutaj nie mogę inaczej powiedzieć na ten temat. No dobra, to teraz co ty byś jeszcze dodał od siebie na temat Rifkin's Znaczy, Festival? wiesz co, może nie wiem, czy się zgodzisz, ale ja chciałem też przytoczyć takie filmy właśnie o festiwalach filmowych. O, no to Tak, chętnie, bo ja bym sobie żeby obejrzał. ugryźć też temat z tej drugiej strony i znalazłem taki film bardzo ciekawy reżyserki francuskiej Sophie Le Tourneur. Się nazywa Le Coquillette, on jest dostępny na Mubi, w bibliotece Mubi. I z tym filmem się ciekawa wiąże właśnie taka historia, że jedną z postaci jest Louis Garrel. I on gra samego siebie. Jako Louis Garrel, tak? Występuje w tym filmie. To też jest troszkę paradokument, bo odbywa się podczas festiwalu w Locarno. I był rzeczywiście kręcony podczas tego festiwalu. Ta kamera krąży w kuluarach. I no to jest bardzo zabawna rzecz, która bardzo może też fajnie dopełnić seans tego Woody'ego Allena. Także polecam ten film. I drugim takim filmem, którym polecił, jest. Nie będę tutaj koreańskiego tytułu podawał, bo no nie chcę kaleczyć tego języka. Podam tytuł angielski Like You Know It All z 2009 roku. To jest film Honga Sang-soo. I Hong Sang-soo, no to jest taki reżyser, który uwielbia tworzyć filmy o reżyserach, o filmach, właśnie też o festiwalach filmowych, jak w tym przypadku. No i to jest takiego typu reżyser, że jak obejrzysz jeden film, to podobnie jak z Allenem, że tak naprawdę widziałeś już wszystkie, tak? Bo on cały czas powiela te same schematy, ale on się bawi tymi schematami, on przekształca te schematy, różne konfiguracje robi tych wszystkich jego. Tych schematów. Także dużo zabawy jest podobnie jak z tym filmem Woody'ego Allena nowym. No to ja niestety się nie mogę wiedzą pochwalić, bo ja nie widziałem że chyba żadnego innego filmu o festiwalu filmowym. To nie wiem, jakoś nie A powstają to na ten wiesz, to temat. jeszcze wszystko przed tobą. No ja wiem, ale właśnie szkoda, że nie powstają jakieś takie większe mainstreamowe filmy na ten temat, bo to jest jednak ciekawa sprawa, żeby nakręcić się na jakimś festiwalu No, filmowym, filmu festiwalu. tylko, że to jest takie trochę zamknięte grono, nie? Że festiwale filmowe to jest coś, co niezbyt interesuje chyba mainstream, nie? Bo to jest taka zamknięta grupa takich maniaków filmowych, gdzie siedzą, oglądają po te 5-6 filmów dziennie, już oczy po prostu wychodzą z gałek. Jeszcze idą wieczorem na jakąś imprezę, wstają o 6, idą znowu na te filmy i tak w kółko Macieju.
Także no, festiwale filmowe nie są raczej dla normalnych ludzi, dlatego podejrzewam, mainstream nie za bardzo obchodzą właśnie takie tematy. To rozumiem, było głównie przytyk do Nowohoryzontowiczu. Także nie, no, znaczy, bo ja sam jestem Nowohoryzontowiczem, sam się wychowałem na tym festiwalu, także to było też troszkę takie autoironiczne. Znaczy coś jeszcze, myślę, że coś można jeszcze powiedzieć więcej o tym samym Rifkin's Festival, ale mi się wydaje, że to nie za bardzo, to po prostu jest film Woody'ego Allena, który trzeba sobie obejrzeć, się człowiek uśmiechnie, zrelaksuje się, będzie miał dobre te 90 minut, przyjemnie je spędzi. Właśnie u Allena jest to dobre, że te filmy są bardzo krótkie, nie? Że tak, 90 zawsze. Minut głównie... No około 90 minut, tam są jakieś dosłownie 2-3 przypadki, że trwają 2 godziny, ale to już teraz w pamięci sobie nie przypomnę, ale są takie tytuły, ale zwykle to właśnie 90 minut i po sprawie, nie? Także to się bardzo krótko, ceni. Miło i przyjemnie. Dokładnie. No i tak można skwitować Rifkin's Festival, proszę Państwa, także no jak ktoś tam umie ryneczek obsługiwać, to zachęcamy miał zaplanowaną polską premierę, ale nie wiem, czy no przez pandemię się jakoś tam plany nie pozmieniały. Być może trafi na rynek VOD jakoś. No to może jednak poczekajcie, bo ja myślałem, że w ogóle, chociaż no Kinoświat dystrybuuje te filmy, ale na już od wielu lat, także w sumie to by było, nie no, także to nie jest film jakiś, żebyście się bardzo śpieszyli, także poczekajcie sobie, może nie wiem, w lato wyjdzie, o Jezu, ten film w kinie w lato, to by było idealne połączenie, więc no. Poczekajcie i premiera sobie. Na Nowych Horyzontach. Ale to by było fajne, nie? Będzie co, festiwalu filmowym na festiwalu. Ale taka incepcja, nie? No. Czyli razem możemy powiedzieć, że polecamy bardzo. Nowego. Polecamy jak najbardziej. Tak, także to były nagrody filmowe TV, to był Rifkin's Festival. Dzisiaj był ze mną po raz pierwszy Mateusz. Się możesz zareklamować, bo ty tam tworzysz różne rzeczy, piszesz, także... No, tworzę na blogu Watching Closely, serdecznie zapraszam. Pojawiają się informacje o filmach i artystycznych, i takich normalnych, i o festiwalach, i o wszystkim, także zapraszam. I memy są, i nie memy, i obrazki, wszystko naraz. I o Woody Malenie też czasem jest. Też czasem jest. No, także też zapraszam tam bardzo serdecznie. Wspaniały content chłopaki tworzą, także polecam. I pod tym filmem zostawcie palce do góry za to, że Mateusz wam powiedział, jakie są filmy o festiwalach, których nikt nie oglądał na pewno. Tak, one mają dosłownie niecałe 50 głosów na Filmwebie, także to jest właśnie ten mój snobizm, nie? W czystej postaci. No także nie piszcie w komentarzach, że oglądaliście, bo i tak kłamiecie, także to nie ma sensu. I możecie napisać dzisiaj, jaki jest wasz ulubiony film Woody'ego Allena, bo to jest ciekawa sprawa, bo ja jeszcze sporo nie widziałem, może się zainspiruję, tak jak dzisiaj Mateuszem i obejrzę jeszcze jeden jakiś od niego. No także dziękujemy za uwagę i zapraszamy do następnych materiałów, gdzie będzie omówienie sezonu 2004 z Davusem, czyli będziemy się zachwycać powrotem króla i panem i władcą, przynajmniej ja się będę zachwycał, i z Jakubem Marciniakiem i Michałem omówimy sobie filmy, które wychodzą w tym roku, które będą się liczyć w sezonie oscarowym, także to będzie bardzo długi film, myślę, ale będziemy mieć bardzo dużo wspaniałych rzeczy. Także na te szczególnie produkcje zapraszamy, no i też pewnie się pojawią jeszcze jakieś omówienia różnych filmów z różnymi gośćmi, także już was nie przetrzymuję i dziękuję za uwagę, do widzenia Państwu. Dzięki za zaproszenie, na razie. A to właśnie, proszę bardzo, i mam nadzieję, że jeszcze wpadniesz kiedyś tutaj do nas. A z przyjemnością, jak tylko zaproponujesz jakiś film Woody'ego Allena, to przyjdę. To za rok może, bo chyba, że za rok na pewno coś nakręci. Nie, no coś na pewno ten nakręci, bo to przecież Woody Allen, no to jest obowiązek, że on musi coś nakręcić. No chociaż wiesz, już wiek ma naprawdę taki
zaawansowany, ale trzymam kciuki, że on nie może zakończyć taki film jak Rifkin's Festival, nie? Ale Ale słuchaj, fajnie. jak ostatnio wyszła informacja, że Roman Polański kręci kolejny film, no to No oni są w tak, podobnym tak. wieku. Także oni starzy, ale jarzy, jak to mówią. Tak, także trzymamy kciuki za następne filmy i za to, że zasubskrybujecie kanał. Za to też trzymamy kciuki. Woody Allen też za to trzyma kciuki, także. Jeszcze, już trzeci raz do was mówię, widzowie, i teraz ostatecznie do widzenia.